Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem programu Sedno sprawy jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Koalicja Polska, dzień dobry bardzo. Oczywiście, Koalicja Polska. Również, panie marszałku, wczoraj doszło do spotkania premiera z politykami opozycji. Miało to być spotkanie z politykami opozycji, tak nie do końca było, bo tylko Konfederacja wysłała tak naprawdę swoich ludzi. Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wysłała ekspertów zamiast polityków. Platforma i Lewica nie wysłały na to spotkanie nikogo. Narzekacie często, że władza, że rządzący nie chcą z wami rozmawiać, a jak pojawia się okazja, to z niej nie korzystacie, panie marszałku. Dlaczego? No akurat do nas ten zarzut jest, panie redaktorze, niesprawiedliwy, ponieważ sam pan dobrze wie, że jesteśmy chyba jedynym klubem parlamentarnym, który zawsze odpowiadał na zaproszenia, czy to pana prezydenta, czy pana premiera, ale w sytuacji, kiedy ciągle słyszymy, że opozycja to jak ta brzęcząca muka albo jest odpowiedzialna za wzrost zakażeń i wszystko, co najgorsze, to w Polsce dzieje się przez opozycję i dzięki opozycji, to uznaliśmy, że skoro pan premier ostatnio mówił, że tak dobrze się dzieje, jeśli chodzi o walkę rządu z pandemią, że kochana opozycjo, przynajmniej nie przeszkadzajcie, to w wymiarze politycznym nie przeszkadzamy. Natomiast w wymiarze bezpieczeństwa Polek i Polaków, obywateli, uznaliśmy, że na to spotkanie damy nasze najlepsze aktywa, jeśli chodzi o segment ekspercki w zakresie służby zdrowia, i skierowaliśmy na spotkanie z panem premierem nie polityków, żeby może się nie pokłócić. Ale panie marszałku, gdyby pan premier wysłał swoich ekspertów, powiedział niech się spotkają wasi, nasi eksperci, niech wypracują jakieś stanowisko, no to miałoby sens, ale jeżeli na rozmowę z premierem wysyłacie ekspertów, to może no, taka jakaś dziwna zabawa, panie marszałku. Pan pozwoli, że to nie jest żadna zabawa. Pan pozwoli, że skończy, bo sprawa jest poważna i nie godzę się na to, żeby wysłanie ekspertów, praktyków, którzy kilka miesięcy walczą z pandemią dzień w dzień, nazywać zabawą dziwną. Panie redaktorze, to jest moim zdaniem ogromne nadużycie, bo dajemy dyrektora szpitala, którym codziennie walczy się z COVID-em. Dajemy dyrektora pogotowia mazowieckiego, największego pogotowia w kraju, gdzie ma pełną informację, jak te ważne ogniwo w łańcuchu ochrony służby zdrowia, jakim jest ratownictwo medyczne, jakie są problemy, no to chyba lepiej, jak pójdą praktycy i coś powiedzą, niż pójdą politycy i będą się kłócić. No i wniosek. Odrzucam całkowicie pana ocenę. No nie, tylko chodzi o to, panie marszałku, że jak premier chce rozmawiać z dyrektorem szpitala, to rozmawia z dyrektorem szpitala. Nie ma z tym problemu pewnie premier, żeby... No tak, więc, czy szefa pogotowia w tym czy innym regionie, żeby zaprosić na rozmowę, a jak chce rozmawiać z politykami, to zaprasza polityków, o to mi chodziło. Postulaty. Zgłosili postulaty. Po pierwsze, żeby włączyć do systemu o walki z COVID-em prywatną służbę zdrowia, bo tam są rezerwy. Tam można uruchomić poprzez przekazanie środków i wydanie decyzji administracyjnej te wszystkie zasoby, które jeszcze są wolne, bo przecież dzisiaj nie jest sytuacja taka, że służba zdrowia jest na granicy wydolności. To jakie to są służba zasoby, panie marszałku? W tym zakresie padła. To jakie to są zasoby, jeżeli chodzi o liczbę łóżek COVID-owych, prywatne, możliwą liczbę respiratorów? Prywatne. Panie redaktorze, nikt jeszcze nie wymyślił takiego modelu medycznego, żeby łóżka leczyły, a respiratory wentylowały. Dzisiaj potrzebni są ludzie, a w gabinetach są ludzie, lekarze wykształceni, oni mogą udzielać porad. Niestety ten postulat został odrzucony. Zwróciliśmy uwagę, że składaliśmy bardzo ważny projekt Premia dla bohatera, dlatego że oczywiście poparliśmy kwestię zwiększenia wynagrodzeń dla lekarzy, natomiast jeszcze są inni przedstawiciele zawodów medycznych, którzy ciężko od miesięcy pracują. Tak jak chociażby kierowcy ambulansów, o tym mówił właśnie dyrektor Bielski, który reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe, jako ekspert mówił, że kierowcy ambulansów zostali pominięci. Ja dostaję telefony od pani ze szpitala w moim rodzinnym mieście, że technicy radiologi, ci wszyscy, którzy, dzięki którym możemy wiedzieć, jaki jest obraz naszych płuc przed chorobą czy po chorobie, zostali pominięci. Panie salowe, które ciężko pracują od miesięcy, zostały pominięte. To są także ludzie, którzy walczą z COVID-em. O tym także mówiliśmy. Przedstawialiśmy panu premierowi. To już do kropki, tylko proszę, panie marszałku, żebyśmy jeszcze kolejne tematy postulat, zdążyli poruszyć. Żeby po prostu zwrócił uwagę, że mówiliśmy od początku, że otwarcie szkół i powrót dzieci do szkoły we wrześniu spowoduje zwiększenie
zachorowań. No niestety jako ściany, bo pan minister Pinkas i pan premier mówią, że to nieprawda. Otóż panie redaktorze, mam przed sobą raport międzynarodowej organizacji dla pisma Lancet, który rozbija tę narrację. Oczywiście, przez to, że dzieci poszły do szkoły, po prostu zwiększyła się zachorowalność w Polsce. Panie marszałku, trzeba rozmawiać, ale trudno rozmawiać, jak się napotyka cały czas ściany. Jak jeszcze pytań się nie słucha, też nie słucha, też trudno rozmawiać, panie marszałku, więc będę wdzięczny, jak pan wysłucha kolejnego pytania. PSL poprze propozycję prezydenta w sprawie aborcji, prawa aborcyjnego? Nie ma bardziej, nie ma większej hipokryzji, jaką wykazuje się, od tej, jaką wykazuje się pan prezydent. Kiedy pani Julia Przyłębska ogłosiła swój wyrok w sprawie aborcji, pan prezydent bił brawo. Mówił, że świetnie, bardzo się cieszył z tego. Panie marszałku, a jakbyśmy potem, jak gdzieś pominęli teraz tło polityczne, tylko mamy konkretne przepisy. Konkretne przepisy mamy teraz, tak? Potem jak ludzie wyszli na ulicę, to pan prezydent napisał ustawę. Nie, panie prezydencie, nie będziemy grali w pana grę, bo pan po prostu powinien wyjść do ludzi. A jakby pan marszałek powiedział, co w tych przepisach jest nie tak? Jakbyśmy same przepisy ocenili. Dlaczego panu marszałkowi te przepisy się nie podobają? Dlatego, że one bardzo mocno relatywizują. Ja rozmawiałem z lekarzami, którzy powiedzieli, że na podstawie tych przepisów żaden z nich nie wyda poważnej diagnozy, bo nie będzie wiedział, czy nie trafi do więzienia. Dzisiaj to jest potrzebna ustawa. A jakie były do tej pory przepisy, panie marszałku? One były tak ogólne, że dzisiaj, nie bali się lekarze do tej pory? Do tej pory obowiązywał były precyzyjne, kompromis aborcyjny. Do tej pory obowiązywał kompromis aborcyjny, lepszy lub gorszy, ale istniał 27 lat i został on zburzony przez Prawo i Sprawiedliwość, które będzie odpowiadało za to, że w Polsce będzie niedługo aborcja na żądanie i będą rozwiązania rodem z Portugalii, które można powiedzieć doprowadziły właśnie do odwinięcia wahadła w lewą stronę. To właśnie PiS, burząc kompromis aborcyjny, który był gwarantem spokoju społecznego, będzie odpowiedzialny i jest odpowiedzialny za to, co się dzieje. Ale panie marszałku, ale Lewica parę razy próbowała go zburzyć, tylko że nigdy jej się nie udało. To nie było tak, że nikt nie próbował tego kompromisu zburzyć. Nie udało się. Próby były przecież. Nie udało się ani lewicy, ani prawicy, dlatego że roztropni ludzie, zarówno w parlamencie, jak i na zewnątrz, także w episkopacie, wiedzieli, że ten kompromis jest wartością gwarantującą spokój społeczny. Dzisiaj to, co się dzieje, to jest przede wszystkim wina Prawa i Sprawiedliwości. A Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny, panie redaktorze, przede wszystkim wydał wyrok na samego siebie, bo tam zasiada osoba, która była wnioskodawcą, tam są sędziowie dublerzy, nikt nie traktuje tego miejsca jako autorytet, którym był jeszcze niedawno Trybunał Konstytucyjny, tylko wszyscy wiedzą, że jest to miejsce, gdzie urzęduje odkrycie towarzyskie pana prezesa, no ale która jest w stanie zrobić wszystko, co prezes jej każe. No tak, ale parę osób poważnie jednak, panie marsz, parę osób poważnie jednak ten trybunał chyba traktuje, skoro dzieje się w Polsce to, co się dzieje od tygodnia. No, panie marszałku, jeszcze tylko jedną rzecz chciałem zapytać. Profesor Kieres wiedział, jak się zachować, pytając się wnioskodawców, dlaczego przerzucili gorący kartofel do trybunału. Od tego, jakie mają być przepisy, nie jest trybunał, tylko parlament. Zgadzam się z profesorem Kieresem. No i teraz dyskusja przed parlamentem. Bojąc się, tchórzliwie wrzucił do trybunału, rozpętał burzę światopoglądową w Polsce. Panie marszałku, ostatnia sprawa. Kiedy odbędą się wybory prezesa PSL-u? Bo kongres Władysława Kosiniaka-Kamysza wybrał 4 lata temu, kadencja jest 4-letnia. Czy w tym roku wybierzecie prezesa starego, nowego? Kadencja jest 4-letnia, więc jeszcze się nie skończyła, a ze względu na COVID i na obostrzenia nie jesteśmy w stanie zorganizować kongresu. Nie tylko my, bo i PiS także przełożył kongres. My jesteśmy w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która ze względu na nieudolność rządu w zakresie walki z pandemią uniemożliwia normalne funkcjonowanie nie tylko partii, ale całego kraju. To jest dzisiaj akt oskarżenia wobec PiS. Jesteście nieudolni, powinniście odejść. No ale, panie marszałku, w przyszłym roku wybory w takim razie, tak już kończąc ten wątek tylko? Tak, w przyszłym roku, no, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zakończymy kampanię na poziomie gmin, później będą zjazdy powiatowe, następnie zjazdy w regionach, województwach, no i na końcu, moim zdaniem, może to być około święta ludowego, może późna wiosna, zakończymy. W Polskim Stronnictwie Ludowym wszystko odbywa się zgodnie z naszym prawem, czyli kodeksem, czyli statutem PSL. Tu stawiamy kropkę. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski był gościem Sedna Sprawy. PSL Koalicja Polska. Dobrego dnia, panie marszałku, życzę.
Bardzo dziękuję panu redaktorowi za rozmowę. Wszystkim państwu przede wszystkim zdrowia i wszystkiego najlepszego. Ja również zdrowia i dobrego dnia państwu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.